Hej, witam Was drodzy widzowie, ja jestem Michał von Flein, a ze mną dzisiaj jest Kamyczok Jeden. Witamy Cię, Kamyczoku, drogi demonia. Dzień dobry. A dzisiaj przyszedł czas na pierwszy filmik. W ogóle nie wiedziałem, że to tak dojdzie do skutku, że nagram wraz z demonem, bądź Kamyczokiem, jak kto woli. Demonem. Demonem. Prezentację moda do Minecrafta. Open Computers. Lol, przez te tabliczki się nie da przeskakiwać. Bo to nie jest tylko dzień dobry. Witamy Cię jak samo. Przywitaj się z drogimi widzami na YouTubie. Witam bardzo serdecznie. Drogim widzom na YouTubie polecam kanał Xama. Xamo Studios, który ma bardzo dużo wyświetleń i jest zajebisty. No, dziękuję. No. Drogi Xamo, nagrywamy właśnie z demonem, który ma na TeamSpeaku i na Minecrafcie pseudonim Kamyczok 1. Nagrywamy recenzję no i prezentację. Moda. Open Computers. Jeżeli bierzesz na serwer, to możesz z nami nagrywać. I tak poza filmem, serwer hostuje firma CubeHost. Najlepsze serwery Minecraft w Polsce. Ok, a zatem idziemy do mnie, gdzie zaznajomimy się z tym, co to są komputery z Open Computers i jak działają. My Tiger. Idziemy. To jest mój kochany apartament. Serwerownia? Czy gabinet? Wiesz co? W gabinecie się rozstawimy. Tutaj mam już zaimplementowany gotowy system, który jeszcze nie jest oprogramowany, ale oprogramowanie to będzie już w kolejnych odcinkach. Bo ja sam się nawet nie muszę tego nauczyć. Jesteśmy na mojej autorskiej paczce, do której link widzicie w tej chwili. I zaczynamy działanie z Open Computersami. Craftingów nie będę pokazywał, bo w każdej chwili możecie wcisnąć sobie R, będąc na mojej paczce, i zobaczycie już gotowy crafting gotowego bloka. Albo bloku, jak kto woli. Zaczynamy od... Nie, tak specjalnie zrobiona. Aha, no. No taka, wiesz, dalej. Taka kula jest specjalna. Mów dalej. No, kontynuuję. Najważniejsze jest zrobienie obudowy na komputer, bo przecież nie będziemy w powietrzu instalować całego komputera. Tak więc obudowy kraftuje się mniej więcej tak. Tutaj jest mikrochip, który kraftuje się w ten sposób. Tranzystor trzeba na niego. Papier, tutaj redstone. A dużo różnych rzeczy. Wracamy do craftingu. Trzeba tak zwane PCB, czyli układ scalony, który robimy paląc zepsutą, nie, zepsutą, zużytą płytkę. Kamyczok, ja widzę, co ty piszesz. Którą kraftuje się w ten sposób. Wiem, że widzisz, co ja piszę. Jeżeli mamy już skrzynkę, możemy ją postawić. Nie musimy jej stawać, ale możemy ją postawić. Klikamy prawym przyciskiem myszki i tak wygląda wnętrze naszego komputera. Oczywiście to jest komputer tieru pierwszego. Najbardziej podstawowy powiedzieć. Komputer dla przeciętnego Steve'a, który gra na SKKF-ie. I nie będzie potrzebował komputera do hostowania, programowania i walenia konia na RedTube. Gra ta co? A może się przywitasz z widzami na YouTubie? A nie tak grata co? Z widzami? No, w tej chwili nagrywam film. A pod jaką kategorię to podejdzie? Mam nadzieję, że nie podporno. Nie chcę, żeby się nastolatki przy mnie masturbowały. Takie rzeczy tylko w erze. Tak więc pozwolisz, żebyśmy nagrywali dalej? Dzięki wielkie. User was moved out of your channel. User joined your channel. Nie! Pozwolisz. User was moved out of your channel. Your channel. Takie rzeczy nagradzamy czymś dokładnie. Tak. A tylko spróbuj mnie zbanować. Insufficient permissions. Muszę to zrobić taką rzeźnię. Nie tak prędko, nie tak Beach, prędko. Please. User in your channel was banned from the server. No, i tak to się skończyło. Z administratorem nie wygrasz, bo on ma zawsze przemyślane decyzje. Oskar, witamy Ciebie na naszym YouTubie.
Przywitaj się. Było widać. Powiedziałem. No, tak więc, drogi Damoje, to ja mamy najprostszy komputer, a teraz wytłumaczę widzom, jak wypełnia się go w środku. Do wypełnienia komputera potrzebujemy, jak widać, możemy użyć dwóch kart. Jedna jest obowiązkowa, karta graficzna, bo przecież nie będziemy używać komputera bez karty graficznej. Możemy włożyć dwie kostki RAMu, możemy włożyć jedną, możemy włożyć dwie. Obowiązkowy jest jednak procesor i dysk twardy, no bo inaczej będziemy wypalać dane. Wypalać, nagrywać. Jak to? Znaczy, na wszelki wypadek. No wiesz. I wtedy łatwiej przenieść jakieś pliki. No, dyski twarde możemy wyciągać jak ze zwykłych komputerów, ale do tego przejdziemy już w kolejnych odcinkach, komputer kiedy zajmiemy się... Tak się nie dało. No, dobra. Wiggle. Tak więc zajmijmy się najważniejszym komponentem, czyli procesorem. Craftuje się go w ten sposób. Trzeba trochę nuggetów, trochę redstone'a. Potem trzeba mikrochipy, znowu tranzystory, straty pierdaty. No i control unit, CU. Do którego nawet potrzebujemy zegarek, no bo jak w każdym procesorze jest w nim także zegar. Dobra, bierzemy sobie procesor. Potem bierzemy sobie kamyczok. Nie musi się masturbować nad moim komputerem. Mi to Oskar też. A! Multiklik mi się załączył. Tak, kto ma oczy, niechaj słucha. I teraz bierzemy sobie memory, które craftujemy mniej więcej tak. Tutaj potrzebujemy PCB. Samo wbił, jak to miło. Znowu potrzebujemy tą płytkę craftować. No i mikrochipy oczywiście też potrzeba do naszego komputera. Karta graficzna. Dosyć ważna sprawa. Craftuje się z karty pamięci, bazy kartowej, czyli z czegoś takiego. Jestem. Okej. Potem bierzemy jeszcze dysk twardy, który tworzy się mniej więcej tak. Nawet pistona trzeba do niego. A konkretniej, no, pistona można albo sticky pistona. Trzeba 3 disk platery. Kto włączył mojego bendera? Na mnie nie patrz. Disk plater, czyli dysk magnetyczny, tworzy się w ten sposób, z takich nuggetów właśnie. Potem znowu PCB, znowu ten. Dobra. Bierzemy sobie dysk i będę już was zanudzał craftingami. Jeszcze tylko pokażę crafting. Aha, karta graficzna, żeście też widzieli. No i ja z racji tego, że jaram się serwerami i łączeniami bezprzewodowymi i przewodowymi. Nie widzieliście tego. I sam mi wywaliło. To czasami tak się dzieje zupełnie raz tego. Z racji tego, że jaram się serwerami i połączeniami bezprzewodowymi i przewodowymi, skraftuję również kartę sieciową. Która wygląda jeszcze mniej więcej... Ramusie już pokazywałem. Tak? Tak, pokazywałem Ramusia. Kartę sieciową... Kurwa, co... Kto robi sobie jakieś zjebane jaja ze mnie? Nie, nikt cię nie kikuje. To nie jest kik, to jest po prostu bawienie się czymś. Ksamo. On mnie nie słyszy, kurwa. Ja mu, kurwa, dam. Teraz wyjebie, kiedy szukam karty sieciowej, to gorącznie zamorduję. Dobra, szukamy karty internetowej. Tutaj jest, dokładnie tak. I wkładamy ją zwykle tak, jak wkładamy itemki. Wkładamy dysk twardy, procesor i RAM. Możemy włożyć jeden albo dwa. Ja włożę teraz testowo jeden, żeby pokazać wam najprostszy komputer, jaki jest on możliwy do skraftowania. Teraz zajmę się monitorem. Monitor też jest bardzo ważny, no bo na czym się będzie wyświetlał obraz, panowie. Dlatego skraftujemy screen tier 1. Jest on dosyć prosty w obsłudze. Potrzeba tylko jednego mikrochipa, trochę metalu, trochę redstone'a i glas. Nie podoba ci się, możesz wyjść. Do kogo? Do Oskara, który przed chwilą próbował opuścić to mieszkanie. Albo bawił się po prostu moją klapą. Aha. Monitor mamy, ale oczywiście trzeba... Jak się popatrzył na mnie.
Trzeba oczywiście z czegoś komputer kontrolować. To nie jest komputer jak w ComputerCrafcie, że klikamy na monitor i mamy wszystko. Absolutnie. Musimy skraftować klawiaturę. Trzeba podstawić sobie ją tutaj. A można jeszcze z boku monitora po prostu na monitor położyć. No można, można, ale ja wolę kłaść sobie jak w zwykłym komputerze bywa. No, tak ją to położę. Klawiaturę kraftujemy w ten sposób. Grupy batonów są. Klawisze arrowowe. Grupy batonów tworzymy tak. Kurwa mać. Może zrobię kan. Tworzymy grupy batonów, potem klawisze arrowowe. Bardzo prosto się to robi i bardzo fajnie. Kładziemy klawiaturę tutaj. I po kliknięciu klawiatury odpalam się monitor. A że monitor jest najgorszego tieru, no to mamy malutki obrazeczek. Odpalamy kompa tutaj na przycisku. Jaki mały. Twoja stara. Komputer się odpalił. Co fajne w tych komputerach, tekst pojawia się na monitorze, że nie trzeba go klikać, żeby wiedzieć, co się napisało na nim. Jak komputer kasi, tylko migał kursor. A w tym wszystko widać. No właśnie. Dobra. Ale no, OpenOS-em... Na tyle miły i zademonstrował. OpenOS-em, czyli systemem operacyjnym, zajmiemy się w kolejnym odcinku. To był po prostu odcinek do pokazania, jak się kraftuje i tak dalej. Jakie małe te literki. Zajmiemy się teraz... Jeszcze pokażę wam, jak działają większe systemy komputerowe. Twoja stara. Jeszcze pokażę wam, co zrobić, jeżeli na przykład mamy tak jak ja, że chcę mieć komputer gdzieś daleko, a monitor na biurku z klawiaturą. Komputer oczywiście po odpaleniu możemy zamknąć komendą shutdown. Ewentualnie nacisnąć przycisk wyłącz. Ze skrzynki. Ale wiecie co, zostawię go tutaj, niech sobie będę tak testował. Jaki testowy tylko gier. Po prostu na następny odcinek zmienimy go na ciut lepszy, myślę. No wiesz, na razie będzie taki. Ale teraz wam pokażę, jak zaimplementowałem system z najlepszymi wszystkimi podespołami. Aha, ja jeszcze wam zademonstruję najlepsze podespoły, żebyście wiedzieli. Tutaj jest komputer Case Creative, którego nie można skraftować, bo jest tylko dla kreatywnego trybu. Von Flynn jest cheaterem. Nie jestem cheaterem, tylko jestem adminem. Odróż pojęcie admin od cheater. W kreatywnym mamy aż 3 miejsca na karty graficzne. Aha, kurwa mać. Przestańcie kurwa robić mi Oskar, bo cię skikuję. To ja byłem. A nie Oskar. To ja ustawiałam monitor. Ale i tak skikuję Oskara. Takie jeszcze objaśnienia. Każdy slot tutaj jest oznaczony odpowiednią liczbą. Czyli jakiego tieru możemy mieć w nim urządzenia. I widać, że tutaj wszystkie karty możemy mieć. Wszystkie urządzenia w tym komputerze możemy mieć tieru pierwszego. Znaczy inaczej, jakie możemy mieć maksymalne. No, maksymalne. A tutaj w trójce możemy mieć nawet maksymalnego tieru trzeciego. Dyskietki niestety się nie enchantuje. Ale dyski twarde są wymienne. A jeszcze wam pokażę, jakie są dyski twarde, jakie są typy. Jest 1 MB, 2, 3 i... No i właśnie... Aha, 1, 2 i 4 MB dysk twarde. Ale myślę, że programy w tekstowym terminalu to nie jest tam szczególnie dużo. Możemy mieć w komputerze maksymalnie 8 MB, ponieważ wkładamy tutaj dwa dyski, widać. W tym super nafidowanym. Możemy też włożyć duży procesor, większy od tego zwykłego. Większy procesor jest taki tutaj, tier trzeci. Jak przytrzymamy Shifta, patrząc na jakąkolwiek rzecz w menu Open Computersów, to możemy zobaczyć jej opis. Bardzo fajna sprawa. No mów. Jestem ciekaw, czy da się połączyć komputery lub stworzyć jakąś wielką bazę danych? Da się, ale to przy użyciu serwerów. Serwery są za nami, ale jeszcze nie są pełne. To się da naprawić. No, to będzie w odcinku o serwerach. Wiggle, wiggle, wiggle. Dobra. Jak widzicie, większy monitor.
znaczy nie większy, większego tieru, pozwala mieć większą powierzchnię na wypisywanie danych. Także to jest ciekawe. Tutaj mam komputer. Z jednym dyskiem twardym, bo po co mi dwa? Żebym miał tylko więcej rozpierdolu na pulpicie. Tutaj mam kartę internetową, która pozwala mi się łączyć z realnym internetem, pobierać z niego dane. Na przykład chciałbym odczytać dane z mojej strony, no to za pomocą specjalnych API mogę takie dane pobrać. Tutaj mam kartę bezprzewodową, że mogę się łączyć bezprzewodowo z innymi komputerami, które posiadają taką kartę. Karta graficzna, tieru trzeciego najwyższa, czyli pozwala nawet na wyświetlanie 8 kolorów, pomyślcie sobie panowie, już to jest super sprawa. I rozdzielczość 160x50, szaleje. No to już można zaszaleć. No dokładnie. No i potem pamięć RAM, no to 2 MB mam pamięci RAM. No i włączę ten komputer na przycisku. Jak słyszycie? Są zajebiste odgłosy, że słychać jak dysk twardy pracuje, jak komputer się uruchamia. Jakbyśmy włożyli dyskietkę, też będą odgłosy jak dyskietka się. Panowie, odejdźcie ze stołu. Będę miał odciski stóp. Przepraszam, chwilkę, bo piszę. To nie pisz, tylko nagrywaj. Ja nie nagrywam. Jak widzicie, tutaj mam... Tu mam zajebisty monitor właśnie. A połączyłem to za pomocą pewnego bardzo ciekawego komponentu, który się nazywa... Nie Radio Maria. Nazywa się Network Cable. Jaki ham w ogóle? Spami... To spami... Wig. Spami Micha7. Dobra, przypomnijmy, mamy komputer i chcemy do niego podłączyć monitor, który jest zdalny. Nie, to jest zdalny, co na przykład kilka metrów dalej. No to stawiamy sobie tutaj. Ewentualnie kilkadziesiąt. Ho, święty Mikołaj. Stawiamy kocek, kreatura. No i poruchamiamy komputera. Bardzo ważne, żebyśmy tamtego monitora nie mieli podłączonego. Dane pojawią się na monitorze. Co jest ciekawe, komputery działają bez względu na to, czy czank jest ładowany. One działają w rdzeniu serwera. Ale tutaj chyba się nie da już robić czegoś takiego jak w Computer Craftcie, że parę monitorów, co? Da się. W sensie tych takich dużych ekranów i żeby wyświetlało dane. Da się. Da się? Da się. O. Znaczy w sensie z danymi będzie problem, bo modder musi dodać support dla wybranych modów, ale myślę, że to nie będzie aż takim dużym problemem. Który debil zniszczył mój zestaw testowy? Czasie. Panowie? Kto zniszczył zestaw testowy? Na pewno nie ja, jest to Oskarus. Dobrze, a teraz zademonstruję wam takie oto rzeczy, które mi tutaj stoją koło biurka. Czyli Bendera i jego przyjaciela Klanka, którzy są robotami. Bender to jest zajebista postać z Futurama, jeżeli oglądacie Futurama, to zapewne wiecie, o kogo chodzi. Ale niektórzy nie będą wiedzieć. Nie znają. No, niby nie znają, dokładnie. Nie mogłem się powstrzymać sobie. Nie, właśnie o to chodzi. Kto łączył komputer? Oskar, mów do nas. Aha, bo on ma to płaczące dziecko. Komputer... robota. Czyli... komputer zdolny do przemieszania się, kopania, stawiania itemów i tak dalej. Craftujemy ze screena, najsłabszego, graficznej karty, stacji na dysk. Bardzo fajne, bo pozwala na czytać dyskietki. Dispenser, opakowanie komputerowe, pamięć, kapacitor.
Czyli coś takiego. Wy jeszcze nagrywacie? Cały czas nagrywamy. Nauczyłem się zmieniać etykietki dysku w komputerze. Naucz się zmieniać monitory, ten, naucz się zmieniać monitor primary na jakiś inny monitor, to wtedy nam opowiesz, jak się to robi. Ale mi chodzi o to, że na przykład jak masz ten taki ciąg cyfr w nazwie dysku, nie? O! To zajebiście! Chodź, tepnij się do mnie. Poczekaj, na razie skończę pokazać widzom, czym jest robot. Na to ma kapasitor, czyli zawieracz. Aha, on przechowuje, to jest bateria. Kurwa, kto zabił Ksama? Oskar, zabije cię, cferu jebany. A ja właśnie chciałem się tepać do Ksama. Ban, Oskar, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Ban, cferu jebany. Zabijasz innych. Pamiętasz, że musiałeś tam wpisywać te takie długie ciągi cyfr, że ten, nie? Lul. Jak chcesz, to tepnij się do mnie, to ci wytłumaczę. Oskar, przysięgnij, że nikogo nie będziesz zabijał. Komandami. O kurde, otwórz masz podziemną siedzibę. Ale ej, patrz na monitor. Chwila, panowie, teraz się przymknijcie, bo demonstruję, jak się kraftuje. No nie. HDD1, HDD2, widzisz to? Okej, wskoczę na krzesło. Panowie, przymknijcie się. Ups. Bo ja teraz demonstruję. Po skraftowaniu robota możemy go postawić. Tutaj mamy pasek energii. Jeżeli nie mam żadnych modów, które wytwarzają energię, to ten pasek jest nam do niczego nieprzydatny. Ale jeżeli mamy w paczce mody, które wytwarzają energię, to przydaje się to. Przydaje się to, ponieważ komputery wymagają energii. Tak jak w realnym świecie, nie tak jak w komputercrafcie, że stawiasz i jedzie, i do końca świata jedzie, tylko potrzebuje mieć zasilanie energii. Możemy włączyć komputer. No i widzimy, jest gotowy do pracy. Możemy do niego włożyć narzędzie, żeby je trzymał, na przykład zapalniczka. On to narzędzie trzyma w tej chwili, możemy go użyć. Możemy włożyć niego nawet jakąś tam kartę sieciową, maksymalnie drugiego tieru. Dyskietkę oraz chyba item trzecim stylu. Nie wiem, to się dowiem niebawem. No to tyle, panowie, jak chodzi o pierwszy odcinek demonstracji Open Computers. Link do moda będziecie mieli w opisie. Oskar, nie stawia nic w moim gabinecie. To jest poligon testowy. Myślałem, że u mnie jest poligon testowy. Tekstowy jest u ciebie. Testowy, a nie tekstowy. Tekstowy. Tak sobie to tłumacz. Seksowy? Poligon seksowy to wiesz, to u Cześka hydraulika. Po co ta dziura ci, Ksam? Co mówisz? Po co ci ta dziura? No tak. Link do moda będzie w opisie. Przypominam, że mod jest całkowicie open source'owy, czyli że możecie go ściągać, wykorzystywać w paczkach oraz, co bardzo ciekawe, jego klucz do jest otwarty i możecie sobie zobaczyć, jak ten mod jest zbudowany. Dziękuję wam, drodzy widzowie, bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia. Pa, pa. No, cześć. I Oskar też się żegna, ale Oskar nie ma głosu. No, trzymajcie się.